Buongiorno. Witajcie znowu. Oto kolejny odcinek, który pokaże Wam nieznany fragment nieznanej Italii. Jesteśmy kolejny raz w Emilii Romanii, w miasteczku, które nazywa się Doca. Doca uznawana jest za jedno z najładniejszych miasteczek pogranicza Emilii Romanii i Toskanii i należy też do sieci i Borghi più belli d'Italia. Moim zdaniem Doca to taka mała perełka. Już samo jej położenie zasługuje na uwagę. Jeśli wybierzecie się na wycieczkę, na spacer dookoła miasteczka, zobaczycie, że krajobraz o wiele bardziej nasuwa skojarzenia z Toskanią niż z Emilią Romanią. Zawsze żartobliwie powtarzam, że ta część Emilii Romanii mogłaby z powodzeniem grać rolę dublerki Toskanii. Najważniejszym zabytkiem Docy jest XIV-wieczna rocca, zamek sforców, chociaż tak naprawdę większość osób przyjeżdża do Docy dla niezwykłych murali. Ja dzisiaj nasz spacer chciałabym zacząć właśnie od rocki. Przejdziemy się po salonach, po kuchni i pokażę Wam też pewne zacne wnętrze, które kryje się w jej murach. Jesteśmy na głównym dziedzińcu rocki. Rocca powstała w 1250 roku i wybudowana została jakby z woli miasta Bolonia. Przez kolejne wieki, przez całe średniowiecze praktycznie, była przedmiotem sporów pomiędzy Bolonią i Imolą, Guelfi, potem z drugiej strony Signorie Romani, państwo papieskie. Potem przyszedł moment sforców. Jej największy rozkwit, największy splendor rocki, kiedy urosła do rangi prawdziwej fortecy, to są czasy Kateryny Sforca. Możemy całe jakby percorso zwiedzania, trasa zwiedzania prowadzi przez poszczególne pomieszczenia. Jest kuchnia, jest więzienie, jest dawna studnia, są sale i na koniec wchodzimy na najwyższe piętra, skąd można podziwiać niezwykłą panoramę. Zacznijmy od mojego ulubionego pomieszczenia, od kuchni. Najbardziej inspirującym według mnie pomieszczeniem jest zawsze kuchnia. To tutaj znajdują się najwspanialsze wynalazki, jak chociażby winda, która była w tak wielkiej budowli niezwykle cenna, bowiem danie można było od razu przetransportować na górę i potem w drugą stronę przetransportować na dół brudne naczynia. Niesamowity piec do wypieku chleba na przykład. Wspaniałe paleniska podzielone do pieczenia mięsa, do gotowania, gigantyczna tarka, wagi, oczywiście wielki zlew, gigantyczny kominek, do którego podejrzewam można było wsadzić nawet całego jelenia. Niesamowite pomieszczenie. Jesteśmy w jednym z, moim zdaniem, najbardziej poruszających pomieszczeń. Poruszających dlatego, że tutaj wieki temu znajdowało się więzienie. Do tej pory widać fragmenty łańcuchów, pierścienie, do których łańcuchy były przymocowane, a na ścianie nadal widnieją napisy, odliczanie dni, wszystkie pamiątki, które zostawili po sobie więźniowie. Thank you.
pierwszym piętrze Rocky znajdują się apartamenty. Obraz, który wisi w jednej z sal, przedstawia rodzinę Tommaso Campeggi. Tommaso Campeggi rządził docą w XVII wieku. Wiecie, ile miał dzieci? 12. 12 dzieci, ale chyba nie wszystkie zmieściły się na tym obrazie. Na drugim piętrze Rocky znajdują się sale poświęcone muralom. O muralach opowiem Wam więcej, kiedy już zostawimy fortecę. Natomiast ostatnie piętro, ostatni etap zwiedzania samej fortecy to są wieże. Wieże przede wszystkim mają to do siebie, że rozciąga się z nich wspaniały widok. Jak możecie zobaczyć z najwyższej wieży, otaczający teren, otaczający doce, to przede wszystkim pagórki, które porastają gęsto winnice. I teraz ostatnie pomieszczenie, przejdziemy do ostatniego pomieszczenia w fortecy, zejdziemy na sam dół, gdzie mieści się enoteka. Jest to enoteka regionale Emilii Romani, która ma w swoich zbiorach 800 win. Zachwycająca enoteka w podziemiach Rocky jest jednocześnie pierwszym etapem szlaku winnego. Szlak nazywa się Il Sentiero del Vino di Dozza. Długi jest 6 km. Nawet jeśli najważniejszym zabytkiem docy jest Rocca, to tak naprawdę nie dla Rocki przyjeżdżają tutaj turyści, o ile w ogóle przyjeżdżają, bo nie jest to cały czas turystyczne miasteczko. Ci, którzy odwiedzają docę, odwiedzają ją przede wszystkim dla jej przepięknych, kolorowych murali, które zdobią fasady domów. Po każdym biennale, które urządzane jest od 1960 roku, przybywają nowe malowidła. Jeżeli nie ma akurat w danym roku biennale, organizowana jest festa fantasy. Tak naprawdę do docy najlepiej zawitać właśnie pomiędzy majem i wrześniem, kiedy albo organizowana jest festa del vino, albo biennale del muro dipinto. Kiedy przyjedziecie do Doccy, pamiętajcie, żeby kierować się na centrum to historyczne. Obecnie mieszkańcy, większość mieszkańców
mieszka już poza murami, natomiast oczywiście te stare kamienice też nadal są zamieszkałe i to centrum, ta część Dozy, która interesuje zwiedzających, otoczona jest średniowiecznymi murami. Tuż obok, z drugiej strony Rocky, znajduje się bardzo wygodny parking, na którym zazwyczaj bez problemu można znaleźć miejsce, bo tak jak już wspomniałam, Dozy nadal nie jest na głównym szlaku turystycznym, jeżeli chodzi o zainteresowania turystów. Każde owocne zwiedzanie powinno zakończyć się smakowaniem lokalnych przysmaków. Jeżeli będziecie w Dozy, powinniście koniecznie spróbować ręcznie robionego makaronu, klasyczne tagliatelle, tortelli z ricottą w maśle szałwiowym. Do tego oczywiście, albo poza tym, klasyczna piadina romagnola, najlepiej ze świeżym serkiem z quaccherone. To wszystko powinno być popite winem, albo czerwonym sangiovese, albo na przykład białą albaną. To już koniec naszej wycieczki po części Romanii, po nowej części Romanii. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do odwiedzenia Dozy i już wkrótce pojedziemy w kolejną podróż. Do zobaczenia!